Dziś o śmierci klinicznej. Najpierw okiem teoretyka, a potem praktyka. Czyli najpierw będzie ekspert, a potem będą trzy osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej. Będzie pewna pani, która nie dość, że sama doświadczyła, to jeszcze pozwoliła na śmierć kliniczną swojego własnego syna. Potem będzie wyjaśnione, o co chodzi. Będzie o Piotrku, który doświadczył śmierci klinicznej w wieku 7 lat. No i będzie też o jednej internautce, która co prawda nie pamięta samej śmierci klinicznej, ale jej bliscy pamiętają, co ona po tym doświadczeniu powiedziała, bo to wszystko działo się wtedy, kiedy była bardzo mała. Na początek głos ekspercki, czyli ksiądz Wiktor Szponar. Jesteśmy w Gdańsku u tutejszego celebryty, ksiądza Wiktora. To już przesada. Skromny, ale naprawdę neopresbiter, a jego książki już są w księgarniach i to sprzedawane w tysiącach egzemplarzy. No ale nie ma co się dziwić. Ksiądz Wiktor napisał taką genialną książkę Życie po śmierci. Także gdyby ktoś chciał sprawdzić, co będzie, kiedy umrze, no to już jest kilka generalnie bardzo takich, no wydaje się, wiarygodnych informacji. Ale kto nie chce przeczytać, to będziemy z księdzem Wiktorem gadali, o czym to jest, żeby potem jednak na koniec was zachęcić. Księże Wiktorze, no super praca, bardzo ładnie wydana i treściowo też ekstra. Ale zapytam księdza o kilka takich wątków. Myślę, że dla wszystkich najistotniejszych. Więc po pierwsze, księże Wiktorze. Tutaj ksiądz mówił dużo o życiu po śmierci na podstawie doświadczenia osób, które przeżyły śmierć kliniczną. I tak tytułem wprowadzenia. Księże, co to jest ta śmierć kliniczna? Śmierć kliniczna jest etapem umierania, ale to jeszcze nie jest śmierć człowieka. Mhm. I zazwyczaj bliskie doświadczenia śmierci, czyli to, o czym pisałem w książce, a więc te wizje pacjentów, którzy widzieli już tą drugą stronę, właśnie pojawiają się w momencie śmierci klinicznej. Ale to jeszcze nie jest ta śmierć człowieka, śmierć mózgu człowieka. Mhm. Księże, ale no, dużo generalnie, tylko że jakby teorii, żeby wytłumaczyć to, czego właśnie pacjenci doświadczają. Więc na razie tak typowo od medycznego punktu widzenia. Czy te wszystkie właśnie symptomy, o których ksiądz wspominał, właśnie typu właśnie widzenie jakiejś postaci, jakieś informacje o rzeczach, których generalnie dane osoby nie powinny wiedzieć, czy tego się wszystkiego jakoś nie da wytłumaczyć, chociażby właśnie niedotlenienie mózgu, ewentualnie jakimiś retrospekcjami, ewentualnie właśnie jakimiś typowo chemicznymi procesami, które zachodzą w sposób naturalny w ludzkim organizmie wtedy, kiedy właśnie ciało obumiera. Tak, niektóre elementy faktycznie możemy wytłumaczyć, tak? Neurologicznie, jakiś fragment tego zjawiska, tak. Ale nie da się medycznie wytłumaczyć na przykład tej informacji, że ktoś w rozmowie ze swoim bliskim zmarłym zdobywa jakąś informację, której nie jest w stanie zdobyć w jakikolwiek inny sposób, nie mógł tego wiedzieć wcześniej, zostaje uratowany przez lekarzy i później ją weryfikuje i okazuje się, że to jest prawda. I jeden z takich przykładów opowiada, jedna z pacjentek opowiada moment, kiedy spotkała się ze swoimi bliskimi zmarłymi. Ich rozpoznała, swoją babcię, rozpoznała dziadka, przyjaciółkę, która zginęła w wypadku samochodowym. Ale najbliżej niej stał jakiś zupełnie obcy mężczyzna. I ona nie miała pojęcia, kto to jest. Więc kiedy wróciła do życia, została uratowana przez lekarzy, spytała się swojej mamy, kto to mógł być. Bo wszystkich rozpoznała oprócz tej jednej osoby. Jej mama się popłakała, ale jej nic nie powiedziała. Minęło 20 lat i kiedy jej mama zaczyna umierać, poprosiła swoją córkę, żeby z szuflady wyjęła stary album, wyjęła jedno ze starych zdjęć i się spytała, czy na tym zdjęciu kogoś rozpoznaje. I ta córka mówi, no tak, no to jest ten mężczyzna, którego ja widziałam w czasie bliskiego doświadczenia śmierci. Kto to jest, mamo, i skąd masz jego zdjęcie? I wtedy mama jej powiedziała, wyznając na łożu śmierci, że jest to jej biologiczny tata, który umarł w Auschwitz. Był Żydem, zabito go w Auschwitz. No i później się związała z jej tatą, tym, który ją wychowywał. No i nigdy o tym, to była tajemnica, nigdy od tego nie powiedziała. No i pytanie, czy to neurologicznie, medycznie możemy wytłumaczyć? Nie, tego się nie da neurologicznie wytłumaczyć. Chyba, że po prostu to jest ukartowana historia i ktoś ją zmyślił i umówił się z innymi osobami, że tą wersję potwierdzą. Ale wydaje się tak na zdrowy rozsądek, że no to jest niemożliwe, żeby tysiące ludzi na, nie wiem, 6 kontynentach byli ze sobą w jakimś spisku i podawali, co jest ważne, relacje tych pacjentów są ze sobą spójne. Tak? Jest stała, określona struktura bliskiego doświadczenia śmierci, kolejnych etapów, cech charakterystycznych
I to jest spójne bez względu na to, czy to doświadczenie ma Żyd, muzułmanin, ateista czy chrześcijanin. Więc jest to niezależne od wyznawanej religii i między sobą jest to spójne. Więc czy to możliwe, czy ci wszyscy ludzie, tysiące ludzi z różnych kontynentów, różnych wyznań, narodowości na przestrzeni kilkudziesięciu lat są z jakimś ze sobą wspólnym spisku? No to się wydaje nieprawdopodobne. Pewnie. Ale księże, czy to jest taki pewien automatyzm, że każda osoba, która właśnie przeżywa śmierć kliniczną, ma tego typu doświadczenia i faktycznie to 100% jest gwarancji. Spadniesz ze schodów, stracisz przytomność, odetnie ci mózg, obudzisz się, będziesz miał wszystko to, co opowiadają, czy to dotyczy się tylko i wyłącznie jakiejś części osób? Bardzo niewielkiej części osób. Nie ma czegoś takiego, że jestem w stanie się wprowadzić w jakiś tam stan w sposób medyczny, być na pograniczu śmierci i wtedy na pewno ja już zacznę przechodzić na tą drugą stronę, a więc coś już zobaczę. To już byłoby takie bardzo mocno satanistyczne nawet myślenie. Wspomniał ksiądz o jakichś tam elementach wspólnych. To gdyś mogli właśnie powiedzieć w takim razie, co jest tym wspólnym elementem, bo tu ksiądz wspominał, że to mają i wierzący, i niewierzący, i katolicy, i muzułmanie. Więc co jest czymś takim charakterystycznym dlatego właśnie momentu przekroczenia tej granicy życia? Generalnie przebieg, nie? Możemy powiedzieć, to też takie zaskoczenie, że najwięcej pacjentów to są osoby no, wyznania ateistycznego, byśmy powiedzieli. I tutaj niespodzianka, jednak jesteś po śmierci. I to jest wbrew ich poglądom, tak? Wbrew ich opinii. I jak wygląda ta struktura? Pierwszy etap to jest to obserwacja z lotu ptaka, na przykład swojej własnej operacji, czy reanimacji, czy obserwacja wypadku ratowników medycznych, czy strażaków, którzy próbują wyciągnąć człowieka z samochodu. Pierwszy etap, obserwacja siebie z lotu ptaka. Ciekawe jest to, czy spod sufitu, ciekawe jest to, że informacje, które ci pacjenci wówczas zdobywają, później weryfikują, czy się zgadzają, szczegóły i się zgadzają. Na przykład pani, która przyszła na furtę seminaryjną, to była pierwsza osoba, z którą porozmawiałem, mówiła, że właśnie podczas tego etapu widziała na sali, gdzie urodziła dziecko, ale się wykrwawiła i została to nazwa zmarłą. Widziała zegarek na stoliku i godzinę, jeśli dobrze pamiętam, 19:15. I później tą godzinę chciała zweryfikować z aktem swojego zgonu, na której widnieje, jest rubryczka godzina, stwierdzenie zgonu. Więc kiedy już odzyskała przytomność, była w stanie, sięgnęła po prostu po swój akt zgonu, własny akt zgonu i sprawdziła, czy ta godzina się zgadza z tą, z którą widziała z tego pierwszego etapu NDI. No i ta godzina się zgadzała. Nie? Drugi etap to jest to światło w tunelu. Nie? I część pacjentów idzie jak to światło w tunelu. I dobrze, że idzie, bo potem się dzieją fantastyczne rzeczy. Bo pytanie, co jest tym światłem w tunelu? No tym światłem jest Pan Jezus, Bóg, nie? Jedna z pań, która jest wyznania judaistycznego, powiedziała, że no, to musiał być Pan Jezus, ale to nie mógł być Pan Jezus, więc to nie był Pan Jezus. A więc jest to światło i spotkanie ze świetlistą istotą, którą my przedstawiamy z Panem Jezusem. I później w obecności tej świetlistej postaci Pana Jezusa, bezwarunkowej miłości, akceptacji, jest coś, co pacjenci nazywają filmem z życia. Czyli obserwowaniem swojego życia i oceną swoich decyzji. I kluczowe pojęcie w tym filmie z życia to jest motywacja, jaką się kierujemy w życiu. Kolejny etap po filmie z życia, no zależy co wyjdzie. Załóżmy ten najbardziej optymistyczny wariant, czyli niebo, bo tam się najciekawiej dzieje. No i to jest spotkanie z bliskimi zmarłymi, nie? I chyba najbardziej wzruszający moment poza spotkaniem z Panem Jezusem to jest właśnie spotkanie z bliskimi zmarłymi, tymi, za którymi tęskniliśmy, za których kochamy. I tam też kolejną taką cechą charakterystyczną jest to, że pacjenci mówią o czymś takim, że jest pewna granica, której nie mogą przekroczyć, bo gdyby tą granicę przekroczyli, to już nie ma powrotu. I część pacjentów mówi tak, że nie mieli nic do powiedzenia, wiedzieli, że jest granica, ale ja i tak musiałem wrócić. Część pacjentów mówi, że miało wybór. Często oni słyszą modlitwy swoich bliskich zmarłych. Swoich bliskich żyjących, którzy się modlą na ziemi, żeby ci nie byli zmarłymi. Na przykład jeden z pacjentów, z którym rozmawiałem, mówi coś takiego, że on widział, jak jego żona z jego siostrą modlą się u nich w sypialni, przy łóżku, modlitwą różańcową.
Ale no byli tak zestresowani tym wszystkim, że po prostu mylili się na tym różańcu, że tajemnice się im myliły, no wszystko im się myliło na tym różańcu. No i potem się ich pyta, nie, jak już, no czy faktycznie z żony, czy faktycznie z siostrą modliłaś się u nas w sypialni na różańcu i się myliły wam tajemnice. No tak, a skąd ty to wiesz, albo słyszałem. Nie? Teraz posłuchajcie pewnej pani, która z różnych powodów nie chce ujawniać ani swojego wyglądu, ani swoich personaliów. Ona przeżyła śmierć kliniczną w momencie, kiedy rodziła swojego najstarszego syna. Zobaczyłam przed sobą Pana Jezusa, który po prostu mnie nic więcej, tylko przygarnął do siebie, przygarnął do swojej piersi, przytulił. No i oczywiście to uczucie miłości. Nie wiem, nie pamiętam tylko, w którym to było momencie. Pamiętam, że jest wyższy ode mnie i moje zdziwienie tak ogromne, jak Bóg może być człowiekiem. Mam przekonanie, że w tym momencie miałam takie przekonanie, że to jest Pan tego świata, gdzie się znalazłam, że to jest Bóg. Wcześniej mówiłem Pani o swoim synu. Tak. Że mieliście taką rozmowę, kiedy Pani próbowała mu powiedzieć o swoim doświadczeniu, a on na to zareagował delikatnie, mówiąc sceptycznie. Jakby mogła Pani trochę szerzej tą sytuację opisać? Blisko swojej daty urodzin, 18, w tym pokoju siedział przy biurku i nie wiem z jakiego powodu, jak weszłam do tego pokoju, nie pamiętam, zaczął do mnie mówić, a potem nawet wykrzykiwać: nie chcę Twojego Boga. To już było. Wiadomo było, że ja wierzę, że ja to powtarzam, różne rzeczy o Panu Bogu, tłumaczę Mu i wszystko robię, żeby wierzył. Mówię, staram się tłumaczyć, nie wszystko umiem. No i on wtedy mówi: Twojego Boga. Ja to już odczuwałam bardzo, czyli nie jego Boga, mojego, czyli on już od Boga jakby odchodzi. Nie chcę Twojego Boga. Jak przeżyję taką śmierć kliniczną jak Ty, to uwierzę. I wyszłam z płaczem, wyszłam płakać, poszłam do kuchni i tak mi bolało, tak dużo słów powiedział, że nie chcę takiego Boga i jakieś tam inne słowa, inne, oskarżające. I tak szłam i mówię: Jezu, słyszysz? I nawet nie dopowiadałam tego, tylko myślałam, że serce mi boli, jak tego słucham. Weszłam do kuchni i mówię: zgadzam się. Zgadzam się. Jeżeli chcesz, to daj mu to. Jeżeli chcesz, zgadzam się na to, co on prosi. Na śmierć kliniczną. No i tą śmierć kliniczną miał w dniu swoich 18 urodzin. Miał astmę i wziął leki, nie powinien niczego innego brać, nie powinien obchodzić 18 z alkoholem i tak dalej. I takie miał zapaści od tego. Mnie w domu nie było, był pod opieką starszych braci, którzy nie dopilnowali. Jak przyszłam do niego do szpitala, bo leżał w szpitalu, to myślałam, że on płacze z powodu, że obiecał, że tu nie będzie takiej imprezy. I podchodząc do niego, mówię: nie płacz, nie gniewam się. A on mówi: nie, dlatego płaczę. Dlaczego? Jaki ja byłem głupi. A ja mówię: słucham? Jaki ja byłem głupi. Ja mówię: ale dlaczego tak mówisz, że nie wierzyłem? Po prostu tak uwierzył i tak żałował, że nie wierzył i że tak krzyczał przeciwko Bogu. No i tak się stało, że w jednym domu dwoje nas przeżyło śmierć kliniczną. Przychodzi czas na głos młodzieży, czyli posłuchajcie Piotra, który doświadczył śmierci klinicznej, kiedy miał 7 lat. To był w sumie dzień jak co dzień. Razem z moim przyjacielem i jego tatą byliśmy na boisku, gdzie jego tata dawał pokaz swojej siły.
wykopywał piłkę od koszykówki, jak najmocniej się dało w górę. No, że my byliśmy małymi dziećmi, to nam to sprawiało wielką przyjemność. Tam to był już jeden z tych ostatnich razy, gdzie on tam kopał, bo już każdy z nas miał się rozejść do domów. No ja postanowiłem, że pójdę szybciej. No i kiedy już zmierzałem pomału właśnie w stronę domu, usłyszałem krzyk, że tam uważaj. Ja się odwróciłem. Spojrzałem odruchowo w górę. No i wtedy nastała taka ciemność jakby, nie? Później, tam już po tym całym zdarzeniu, ojciec mojego przyjaciela powiedział, że piłka od koszykówki trafiła mnie prosto w klatkę piersiową, co miało skutek taki, a nie inny, że no, natychmiastowy bezdech, tak, no i utrata przytomności. Ujrzałem Pana Jezusa. A skąd wiesz, że to był Jezus? Ja o Nim praktycznie nic wtedy nie wiedziałem, miałem wtedy 7 lat. No to po prostu czułem i no odruchowo oczywiście poszedłem do Niego, lecz no mniej więcej w połowie drogi się zatrzymałem, bo poczułem obecność kogoś jeszcze. Gdy się odwróciłem, zobaczyłem moją mamę, ojczyma i małe dziecko, które było obok. I wtedy wiedziałem, że pomimo tego, że wiem, że będę czuł się dobrze przy Panu Jezusie, to że nie mogę do Niego pójść. I postanowiłem, że wrócę po prostu do mojej rodziny. Nikomu tego nie mówiłem przez całe 6 lat. Bałem się, co ludzie o mnie pomyślą. No i w wieku 13 lat pierwszą osobą, której o tym wspomniałem, była właśnie moja mama. Piotr, ale wspominałeś, że tam w niebie widziałeś Twoją mamę, ojczyma, jeszcze jakąś małą postać. Kto to był? Kiedy miałem 10 lat, na świat przyszedł mój mały braciszek. I to był właśnie on. Wiem, że to był on, ponieważ podczas tamtego zdarzenia, kiedy widziałem to małe dziecko, które stało przy moim ojczymie i mojej mamie, doskonale zapamiętałem jego twarz. I na zakończenie, jedna internautka, która przeżyła śmierć kliniczną wtedy, kiedy była bardzo mała. Jak usłyszymy, sama tego nie pamięta, ale jej bliscy pamiętają to, co ponoć ona wtedy powiedziała. Cześć, jestem Wiktoria i w młodym wieku przeżyłam śmierć kliniczną. Byłam na tyle mała i na tyle młoda, że tego nie pamiętam, ale moja mama mi wszystko opowiedziała, jak to było, kiedy się po prostu obudziłam. No to powiedziałam podobno mamie, że miejsce, w którym byłam, było prześliczne, przepiękne. Po prostu jakbyście widzieli, powiedzmy, niebo. Tak to w skrócie opisałam. I zapytałam się Matki Boskiej, bo tylko z nią tam podobno byłam i rozmawiałam, że czy mogłabym zostać, bo tu jest tak ślicznie i po prostu chciałam tam automatycznie zostać z tego względu, że rozmawiam sobie z nią, mimo tego, że nie wiem tak naprawdę, kto to jest i przez to całe otoczenie. A ona mi odpowiedziała, że nie, Wiktoria, chociaż my się jeszcze spotkamy, naprawdę. Ty tu będziesz jeszcze. Przyjedziesz do mnie, tylko na pewno nie teraz. To nie jest jeszcze twój czas i masz do odrobienia lekcje na ziemi. Dlatego musisz wrócić, ale obiecuję ci, że się spotkamy. I właśnie takie słowa powiedziałam, kiedy obudziłam się u mamy w ramionach jako małe dziecko. Podsumowując, drodzy, śmierć kliniczna to nie jest żaden ostateczny argument na to, że Boga nie ma albo że Bóg jest. Tu jest bardzo wiele znaków zapytania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że no, są takie rzeczy, które trudno oczekiwać, że nauka kiedykolwiek wytłumaczy. No bo jak wyjaśnić, że człowiek, który jest na sali operacyjnej, tej konkretnej, potrafi odtworzyć rozmowy, które były toczone w innym pomieszczeniu? Jak można wytłumaczyć tą sytuację, o której mówiła ta pani, którą mogliśmy usłyszeć? Kiedy to jej syn mówi, ja chcę śmierci klinicznej, ona mówi, Jezu, ja na to pozwalam, a po 2 tygodniach on faktycznie czegoś takiego doświadcza. Jak wytłumaczyć to,
że są osoby, które podczas śmierci klinicznej poznają osoby, które potem się okazuje, że są ich przodkami, których na oczy nie mieli prawa widzieć i o których wcześniej nic nie wiedzieli. Też wiecie, w kontekście dyskusji o aborcji i wątku, od kiedy jest życie, no wydaje mi się, że niesamowicie ciekawy był ten temat, który poruszył Piotr, mówiąc o tym, że zobaczył swojego brata, który jeszcze się nie narodził. I też ksiądz Wiktor w swojej książce podaje przykład osoby, która twierdzi, że podczas śmierci klinicznej spotykała postać, która dała jej odczuć, że jest jej własnym bratem. I ta osoba potem, jak się wybudziła, pyta swoją matkę, o jakiego brata może chodzić, przecież ja nie mam brata. I wtedy matka przyznała, że kilkanaście lat wcześniej poroniła właśnie syna w 6. miesiącu, wtedy, kiedy jeszcze dziecko było w jej łonie. I drodzy, jak na to tak wszystko się spojrzy z perspektywy wiary, z perspektywy Pisma Świętego, to się tak niesamowicie uzupełnia. Bo te słowa, które mówi Jezus, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że idę przygotować wam miejsce, że jestem światłością ze światłości, ale także te, że zanim świat cię poznał, i ja już cię znałem. Uczyniłem cię w łonie twojej matki. Te opowieści osób, które przeżyły śmierć kliniczną, w niesamowity sposób to wszystko potwierdzają. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.